Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Paweł, interameryka.com, internetowy przewodnik po Stanach Zjednoczonych. Dziś zapraszam na przegląd amerykańskich mediów. Zaczniemy od najbardziej popularnych, a więc od amerykańskiej telewizji. Nie będziemy jednak mówić o telewizji naziemnej, o telewizji satelitarnej bądź amerykańskiej telewizji kablowej. Chciałbym, abyście zobaczyli, jak wygląda amerykańska telewizja XXI wieku. W Polsce mamy już coś takiego. Nazywa się to wideo na żądanie lub wirtualna wypożyczalnia wideo. W Stanach zwane jest to VOD, czyli Video On Demand. Porozmawiajmy dzisiaj o największej na świecie wypożyczalni wideo. Netflix. Jak oglądać Netflix? Ile kosztuje Netflix? O tym postaram Wam się przybliżyć w dzisiejszym krótkim odcinku. Jak oglądać Netflix? Aby mieć dostęp do tego serwisu, należy posiadać urządzenie podłączone do internetu. Może to być laptop, może to być komputer stacjonarny, tablet, telefon komórkowy lub telewizor, tak zwany Smart TV. Za $8 miesięcznie, jak wspomniałem, Netflix gwarantuje nam łatwy i przyjemny dostęp do programów telewizyjnych, filmów, seriali, praktycznie 100 tysięcy pozycji w bibliotece Netflixa gwarantuje nam to, że możemy sobie wybrać dowolny film. Jak działa Netflix? Jak widzicie na ekranie, Netflix w swoim interfejsie próbuje dostosować content dla osoby, która najczęściej ogląda daną grupę programów. Jak widzicie, u mnie syn najczęściej gości na Netflixie. Dlaczego? Dlatego, że cały content powiązany jest głównie i wyłącznie z bajkami i filmami animowanymi. Szybciutko przelecimy przez to, jak wygląda menu Netflixa. U samej góry mamy wyniki wyszukiwania. Są to dinozaury, oczywiście najbardziej popularne gady wśród dzieciaków. Tutaj mamy 10. W prawym górnym rogu znajduje się licznik, który pokazuje nam, jak długie jest menu. Ostatnio oglądane filmy. House of Cards. Próbowałem oglądać ten film. Prawdopodobnie do niego wrócę, jak będę miał troszeczkę więcej czasów. Poza tym, jak widzicie dalej, wszystkie pozycje oglądane przez mojego dzieciaka. To jest tak... Netflix próbuje nam delikatnie podpowiedzieć: słuchaj, oglądałeś ostatnio bajkę o dinozaurach, to może zainteresują Cię legendy o dinozaurach lub filmy fabularne o dinozaurach. Być może wszystko, co chcesz wiedzieć o dinozaurach, może zostać wyświetlone na Twoim ekranie dostępnym. Popularne filmy serialne na Netflixie, kolejne menu, jak widzicie, próbuje dalej nam content dostosować do naszych preferencji. Przelecimy szybciutko na dół, aby Was nie zanudzać tutaj menu. Firmy Family Animation. Po prawej stronie widzicie, że to menu posiada około 50... Ops, przepraszam. No nic, przepraszam za przerwę. Wracamy szybciutko do Netflixa. Gdzie tu byliśmy? Popularne na Facebooku. W tym menu można sobie wybrać filmy, które wybierane są przez internautów logujących się na stronę Facebooka. Czyli takie małe głosowanie i wybór najbardziej popularnych filmów, seriali, bajek. Cokolwiek byście sobie nie życzyli. Tutaj są najnowsze filmy, które pokazują się na Netflixie. Jak to jest zrobione? W zależności od umowy, jaką ma Netflix podpisaną z producentami, film pokazywany jest w kinie bądź w kinie i następnie wychodzi na Netflixie, bądź pokazywany jest w kinie, następnie wychodzi na DVD, Blu-rayu i później pokazywany jest na Netflixie. Kolejne menu, czyli ostatnio dodane pozycje filmowe. Popatrzcie, dosyć szybko ładuje się ten interfejs. Wszystkie miniaturki praktycznie od razu wchodzą, a ja posiadam w tym momencie podpięty internet bezprzewodowy do telewizora. Nie jest to stałe złącze internetowe, ale można spokojnie oglądać materiał high definition. No właśnie, zobaczmy, jak wygląda. Jak szybko ładuje się dany film na Netflixie. Z tego menu możemy sobie wybrać, jeżeli jest to serial, możemy sobie wybrać dowolny odcinek,
Jeżeli jest to film, możemy go sobie po prostu włączyć. O, nawet jestem widoczny zza kamery. Sprawdźmy czas ładowania się. High definition. Od razu wyskakuje nam informacja o jakości filmu. 95% filmów na Netflixie jest high definition. No i proszę. Bardzo ładny obraz, bardzo ładny dźwięk. Oczywiście film możemy w danej chwili zatrzymać, film możemy sobie przełączać, przewijać, tak jak to po prostu obowiązuje w tym systemie video on demand. Włączamy jeszcze raz w dowolnym punkcie. Musi się jak gdyby jak ja to nazywam, musi się ten film załadować ponownie od danego miejsca i proszę bardzo. High definition. Obraz. A więc przeskakujemy, robimy stop, przeskakujemy do menu głównego Netflixa. Ops, wyskoczyłem jedno menu za daleko. No i mniej więcej tak to wygląda. No, $8 dziennie, $8 miesięcznie, ponad 100 tysięcy pozycji. Jak wygląda tylko wyszukiwanie? Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że zupełnie inaczej Netflix wygląda na komputerze, zupełnie inaczej wygląda Netflix na tablecie. Także zdecydowanie myślę lepszy ma interfejs na komputerze. Myślę, że jak będzie okazja, zademonstruję Wam szybki pokaz interfejsu na tablecie i szybki pokaz interfejsu Netflixa na komputerze. Na telewizorze Netflix no, trzeba się troszeczkę namęczyć, aby wystukać dany tytuł, ale po wystukaniu pewnego danego tytułu klikamy OK i za chwilę ten tytuł powinien pokazać nam się. Proszę zobaczyć. Ok, pokazują nam się filmy, wszystkie pozycje związane, które mają w tytule George. Czyli jest tego dosyć sporo. No, akurat tutaj pojawia się tylko 10 pozycji. No tak, w takim razie to wszystko o Netflixie na telewizorze i do zobaczenia wkrótce. Do usłyszenia, hej. Jak wygląda Netflix na tablecie? Proszę bardzo. Mamy podobny interfejs, aczkolwiek na tyle jest on wygodny, że mamy szybki dostęp po lewej stronie do kategorii i klikając na daną kategorię, mamy bardzo szybko wszystkie filmy, które są w niej umieszczone. Tego zdecydowanie jest więcej niż pojawia się w interfejsie na telewizorze. Podobny, aczkolwiek lepszy interfejs wydaje mi się jest w tym momencie na komputerze dostępny. Ok, zobaczymy teraz jak szybko nam się uruchomi film na tablecie. Tutaj mamy oczywiście zapytanie, czy chcemy dodać ten film do Instant Queue i oglądać go później. Na dole mamy sugestie, czyli podobne filmy. Jeżeli chcemy oglądać, od razu klikamy i ładuje nam się film. A proszę zobaczyć, przerwaliśmy dokładnie na telewizorze w tym samym momencie oglądania tego filmu. W tej chwili jakość jest kiepska, ale za chwilę, jeżeli film się zbuforuje, zabiera to około minutę czasu, po prostu przeskoczy to na high definition. Także tak sprytnie jest Netflix. Proszę zobaczyć, już mamy high definition. Niezależnie na jakim medium rozpoczęliśmy oglądanie filmu, możemy go skończyć w tym samym momencie, oglądać na komputerze, czy laptopie, czy na innym telewizorze. Aby przerwać film, dajemy stop, wracamy do Netflixa. Mamy możliwość też włączenia z prawej strony napisów. Strasznie kiepsko się nagrywa i steruje tabletem w jednym czasie. No, myślę, że
To wszystko. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. I jeszcze szybciutki update, jak wygląda Netflix na komputerze. Zdecydowanie najlepszy interfejs, jak widzicie. Wszystko bardzo fajnie poukładane. Naprawdę dziesiątki, setki filmów do wyboru. Wszystko zrobione na skryptach. Bardzo ładnie się przewija. Więcej kategorii, na pewno. Na telewizorze, jak widzieliście, było bodajże z 5-6 kategorii. Tutaj już któryś z kolei ekran się przewija i wciąż jeszcze daleko do końca. Okej, okay. Te classic movies, na pewno tego nie było. Violent action and adventure, tego też na pewno nie było na telewizorze. Okej, wrócimy sobie szybciutko i zobaczymy. Tutaj jest u samej góry, jeżeli to widać, mamy też kategorie. Są Just for Kids, bardzo szybki dostęp do filmów tylko i wyłącznie dla dzieci. Widzicie, też jest to podzielone bardzo fajnie na kategorie. Co my tutaj jeszcze mamy? O, jeszcze Netflix, jest tutaj DVD. Zapomniałem wam powiedzieć, że Netflix może dostarczać do domu pocztą płyty DVD. Jeżeli ktoś zażyczy sobie oglądnięcia na standardowym nośniku. Ceny są... zaraz zobaczymy. 7,99 za miesiąc, 9,99 za miesiąc, 15,99 czy 19,99. No zdecydowanie Netflix płaci za przesyłkę, ale zdecydowanie chyba w obecnych czasach większość osób używa metody oglądania filmów na komputerze bądź na laptopie lub tablecie. Mamy tutaj często ankietę od Netflixa. Na razie ją wyłączymy. Przełączenie mamy tutaj także na Instant Queue, czyli to są te wszystkie rzeczy, które przed chwileczką oglądaliśmy lub w ostatnim czasie. Taste Profile, a to jest nowa sekcja, która pozwala użytkownikowi na określenie swojego profilu. Także filmy nie będą tutaj pomieszane. To znaczy, jeżeli na przykład mój dzieciak ogląda filmy wyłącznie bajki, animacje, filmy te będą pojawiały się tylko i wyłącznie w jego profilu. Ja sobie mogę stworzyć swój profil, żona może sobie stworzyć swój profil, dziadek, babcia, wujek, teściowa może sobie stworzyć swój profil. Także będzie to wszystko zdecydowanie bardziej dostępne i bardziej będzie można to wszystko, jak to się mówi w Polsce, ogarnąć. To wszystko. Jeszcze szybciutki test. Szybkość, prędkości działania filmów na złączu internetowym. Zobaczymy, co tutaj ostatnio pojawiło się. Może wrzucimy sobie film. Zobaczmy Stolen. Jak to wygląda interfejs? Aha, informacja upgrade. Ok, no dosyć ciekawe. Nie wiem, nigdy tego wcześniej nie miałem. Klikniemy sobie na coś innego jeszcze w takim razie. Come on. Upgrade the version. Ok, nie będziemy mogli oglądać, dlatego że nie mam zainstalowanego Microsoft Silverlight plugin. To nic. W takim razie do zobaczenia, do usłyszenia. Mogę was tylko zapewnić, że Netflix na komputerze chodzi jeszcze szybciej niż na tablecie przez złącze Wi-Fi. To wszystko. Do następnego odcinka.